Dobra, słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że w graniczącej z naszą wioską, wiosce Zawarak, przybyła jakaś grupa cudzoziemców, prawdopodobnie szatanów z Ameryki, którzy utworzyli, wyobraźcie sobie, punkt rekrutacyjny i z naszych ludzi, z naszych cywili rekrutują zdrajców do służby tak zwanej nowej policji afgańskiej, pakistańskiej, cokolwiek miałoby to znaczyć. Oczywiście będą to kukiełki Stanów Zjednoczonych, tak? To nie będzie prawowicie wybrana policja, wiesz, i strażnicy z naszego narodu, tak? Bo to wybierają te szatany z Ameryki. Brudasy amerykańskie. Naszym zadaniem będzie przedostać się najlepiej górami do punktu oznaczonego Kuklas. Zaczynamy z miejsca zaznaczonego na mapie. Tam zrobicie rozpoznanie i wytyczycie, gdzie jest ten punkt rekrutacyjny, żeby móc go zaatakować. Ja ze swoimi dwoma ludźmi, AI-ami, zaatakuję od południa lub od północy. Wy natomiast, gdy rozpoczną się walki, wspomożecie mnie z gór. Co wy na to? Super. Bardzo fajnie. Teraz okay. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pierwszy żołnierz. Sokół. Nie tu. Opuść się broni, co mają. Tam sokole. Ma broń, ma fala. To może się przydać na dalsze odległości, bo to celne jest. To niż, aha, czyli fal jest ogólnie dobrą bronią, tak? Bardzo dobrze. Mocna spluwa. Dalej mamy Matia. Skonował. Skonowała z Enfieldem. Tak. Też celna broń, z tego co rozumiem. Bardzo dobrze. Jest Bartman. Bartman. Bartman ma KMA. Tutaj może przygwoździć wroga ogniem ciągłym. Tak. I mamy Zbysiana, też z Enfieldem. Tak. Tam. Bardzo fajnie, czyli mamy broń na długie dystanse. Tak. I Bartek też może tutaj. No i jeszcze jest AI, który ma kałacha i RPGanie. Aha. A co ja mam? O, ja mam na mniejsze dystanse. Broń, chociaż granatnik w sumie. Z gór spokojnie, człowieku, 400 metrów zasięgu. No tak, ale tylko 4 granaty, to trochę licho. No, nie mamy aż takich dużych zapasów, powiedzmy, amunicji. Ja bym się na waszym miejscu udał pieszo, ale... Wiecie co, pójdziemy pieszo, no w sumie. Nie zrobi nam to dużej różnicy. Tylko idźcie zgodnie tam jak mniej więcej z wytyczonym planem, żeby was nie zauważyli po prostu. W takim razie... Natomiast idę ze swoimi ludźmi zająć inne miejsce. Dobra, kierujemy się na północ. RPGowiec idzie ze mną. Bartek idzie ze Zbysiem. Mati idzie z Sokołem. I na północ. Idziemy powolutku. Spokojnie. Czyli nie bierzecie. Nie, AI będzie tutaj w bazie u nas, tak? Nie, biorę go. Jakieś odstępy dalsze, czy tak ze sobą? Co mówisz? Czy odstęp, czy ze sobą taki? A, tak jakoś. Linią. Dobra. Znaczy, tą. Boże, jaka to formacja. Jeden za drugim, jak to się mówi. Pięciego i też będzie formacja. Pięciego. Jeszcze jedno, jeżeli widzicie cywilów, którzy współpracują z, z niewiernymi, również muszą zginąć. Rozumiem. Dobra, zdajcie. W skrócie, everyone must die. No, jak widzicie, że się kolesie kręcą koło Amerykanów, no to kulka w łeb. Albo RPG w pet. W imię Allaha, rozstrzelać mi matę, albo używać zakazanego języka. To znaczy? Ale fakt, my cały czas... A, po angielsku, tak? Po angielski to... Nie, ale trzeba... Ale język wroga trzeba znać. Tak, nie, dla przyjemności nie mówić. Okej, ostrożnie podchodzimy, żeby nas nikt nie zobaczył, kurde. Na zachód się ubiegł. Ciężarówka? Nie.
A, rzeczywiście, rację masz. Musimy podejść bliżej, bo stąd to niczego nie ustrzelimy. Okej. Okay. Co ma to z tym z takim tropieniem niewiernych? Bardzo to pokrzepia moją wiarę. Okay. O, rany. Już widzę, co tu się dzieje. Co widzisz, Mateusz? Kierunek 240. Trzy amerykańskie ciężarówki plus wielka kolejka jakichś ludzi. Widzisz to, Zbysiaro? Patrol amerykański na kierunku 230. Pięcioosobowy, inne pojedyncze jednostki amerykańskie. Krążą tutaj patrole na różne strony. Widzę też różne inne pojazdy. Lekkie na kierunku 255 na drodze, przy drodze. A czy widzicie może właśnie miejsce, gdzie rekrutują oni? Tak, widzimy. A są zajebiste te budynki, gdyby tam na dach wejść i dachu po nas pojechać. Chciałbym to właśnie zaatakować, tak powiem, żeby to, tą kolejkę zaatakować, nie? O, zaczęli się coś. Ruch jest. Ooo, Hakba! Ja pierdolę! Cześć, szman! O kurwa, what the fuck?! O kurwa! Jakie... Dobra, jest dym. To ruchy. Jest dym. Jest dym. Pijcie w imię Allaha. Tak, możecie otworzyć, znaleźć pozycję, jakąś zasłonę, a potem otwierajcie ogień. Jesteś medykiem, czy nie? Mamy jakiegoś medyka? Zostaj sam? Tak. Tak, zostałem. Gdzie jesteś? Twoja pozycja? W budynku. Dobra, widzę cię. Czołgaj się. Rzucę ci dyma. Żeby cię zasłonić trochę. Potrzebujemy medyka na pozycji białego dymu. Może ja cię uleczę, Sokół. Zbadam cię. Przytom i krwawienie. Załóż bandaż. Dobra, ja już go bandażuję. Za dobrą pozycję do strzału. Jeszcze raz cię badam. Brak krwawienia, masz bóle tylko. To co, morfina, tak? Tak. A nie mam morfiny chyba przy sobie, więc będziesz musiał zagryźć zęby. Albo jak cię Mati znajdzie, to ci da morfinę. O, no to okej, okay, dzięki. Zaraz zejdę. Helikopter jaki leci. Co? Helikopter jaki leci. O kurde. Mamy doniesienie, że elitarny oddział Delta Force Land Warrior leci jako pomoc, jako backup. Bartek, masz strzał na ten helikopter? Jeżeli masz strzał na helikopter, to otworzyć ogień. To Delta Force, najlepszy, uważajcie. Rozstrzelać ten helikopter. Max, w którym budynku wy jesteście? Jesteśmy przy takiej budyneczkach zaznaczonych. Przy jedynce na mapie. Ja też to padłem. Na pewno nie padłeś. Zbudlałem, albo coś. Tak, bo tak to... Z bólu chyba. Dobra, to już wiem, gdzie jesteś. I on jest po którejś... Dobra, mam go, ja w tym budynku byłem. Dobra. Jest w stronie północno-wschodniej. Dobra, już patrzę. Nie widzę tego śmigłowca. Wylądował w tej drodze. W której drodze? Come on, cowboys, let's make a clean sweep. Chcą zrobić czystkę, wyczyścić nas. Dobra, już pomagam Sokołowi. Widzę.
Wolę do nich. Wolę do tych deltakrosów. Okay, ale czekaj, nie ruszaj się. Bo dostajesz morfinę, więc możesz się ruszać, ale jeszcze jesteś nie krwawisz i nie czujesz. Przeciwuję deltakros. Oni mnie. Przez jakiś czas będziesz miał problemy z celowaniem. Delta Force na kierunku 200, odległość. Chyba to swoje infernale, bo ja nie wytrzymam długo. Dobra. Jakiś pojazd jedzie. Tam drogą to helikopter wylądował. Widzę. Tak, jedzie od strony helikoptera. Strzelam do niego. Ty mi. To ty. Do tego pojazdu walisz, czy nie? Kurwa, do pojazdu nie. Oni mają 4. Do pojazdu nie, to nas. Skończyła mi się amunicja, muszę. No już, jakieś karami. Bihara Kaduku! Muszę podbiec do wroga i zabrać mu karabin jakiś. W imię Allaha. Wszyscy żyją na razie? Jestem ranny w pick-upie. Czasami ci mi się otwierają, bo czasami zamykają. Do górnej drogi, tam gdzie meczet. Biegnij niewierny. Nie przyjmę. I widziałem przy helikopterze jeszcze kilku Delta Force'ów o broni helikopteru. Biegnij tak do drogi, z tego meczetu. A wy ciągle na tym domku na wzgórzu? Nie, ja jeszcze nie mam miejsca. O ja odzyskałem przytomność. Matez, ja biegam do tego, do miasta. Dobra, ja już tam biegam. Docięcie czego? Broni. Jak niewierny się poddaje, co z nim zrobić? Zabić. Po Amerykanie się poddaje. Amerykanie nie, się poddaje. Nie. Z rekrutacji. Na wzgórzu, uwaga, pierwszy na wzgórzu. Dostrzał strzał w głowę. Ty mi zesłanie. Wypowiedz Allaha Akbar i... Pamiętaj, Bartman, że ja jestem na wzgórzu, więc skończę iście. Ty, kto jest przy budynku? Ktoś jest przy budynku? Tak, to ja. Tak. Tutaj nad tym masz dywany, tak? O, teraz na nim patrzę. Widzicie tam, gdzie zielony dym? Tak, to ja jestem, ja się patrzę. Zielonego dymu już nie widzę, a jest, widzę, tak, dobra, zielony dym. Jest zielony dym. To nie wiem, gdzie mam iść teraz, jestem na wzgórzu, kupat. Daj ogień. Nie daj się. My jesteśmy, tak jak masz pozycję wykrzyk. Gdzieś tam. Ja nie widzę tak daleko, jestem, że nie wiem. Soku, ty jesteś w tym budynku, tak? Ja też jestem tu na jednym budynku. Uważajcie, bo te zapłaci są podobno zorganizowani do tego. Nie widać, no. Tak. O, czekajcie, bo już mi bleje. Kto ma soczele? No, dajcie mi chwilę odpocząć, co? Bo ja troszkę ważę. Dobra. Ja muszę chwilę... Ja mam soczele, momencik, chwilę muszę odpocząć. Jednego soczela położyłem już. Trochę daleko od głosa. Za daleko? Trochę. Tuż przy nim możesz postawić. O, tutaj, tak jak Matię podstawia. Bardzo ładnie. Dobrze postawia, ale jednie. Odpalamy na ląd, czy na detonator? Na detonator. Dobra. Ja się nie boję. Gotowi? Gotowi, no. Dajesz. 3, 2, 1... O ja! O kurwa! Piękna sprawa. Jak go rozwaliło, ty. Ale krater został. Jak go rozpieprzyło.
zastraszyli się i spieprzyli, nie? Już ja widzę tutaj konfa, NB. No dobra, to co? No to kończymy operację. Ale nic nie wyczynał z nas. Weźmiemy to ze sobą. Ustawcie się ładnie w rządku na zakończenie. No właśnie, i tam strzela. Wojenne. O, tak, bo. Ktoś do nas strzela, kurwa. Woda, woda, kamer, kamer. Lewa, kurwa. Ze strony północno-zachodniej. To, kurwa, coś. Myślałem, że Bartman tylko teraz się bawi. Widzę, hammer amerykański. Hammer? Samochód. Są chyba. Zabijcie go. Uwaga. Tam. Dobra, biegniemy. Zabijmy ich, biegniemy. Jest. Prawo, musimy o tym kim robię. To oni strzelają? Ja strzelam teraz. Jeden zabity. Obchodzę domek. Ja też. Jakieś kurwa niewierni jeszcze byli. Bo widzę. Zabity. A gdzie jest ten hammer? Jest hammer. Szukajcie fioletowego demo. Fioletowego? Tam. Dobra. Kierunek 60, 80. Ja będę musiał się odrodzić, czy już nie mam z kim? Już nie mam. Będziesz. Nie, jest. NPG mnie. Tak? Ma. Tak. Dobra, no to ja nie dobra. Podsunął samochód do kół. O jest, skończyła się misja. Udało się. To był ostatni. Wiesz co, ja go jakoś musiałem zatrzymać, więc dwóch koło rozwaliłem, a w razie czego zawsze można wymienić koło. To był ostatni koleś. Ja nikogo nie zabiłem. Jest! Zabity dowódca zespołu, strzelec RKM, strzelec Grenadier. Pięknie. W imię. Ja też jednego. A co sądzicie o wykorzystaniu tego wozu technicznego, którego znaleźliśmy wcześniej? Ja pierdolę, to była masakra. Ja zastanawiałem się nad użyciem go jako brama, tak? Ale stwierdziłem, że można lepsze zastosowanie na niego znaleźć. To wyjdzie na pół tony Semtexu. Autentycznie, tam było pół tony Semtexu. Jak to poszło, jak to buchnęło, to ja myślałem, że połowę wioski wysadziłeś. To ja tego nie widziałem, bo ja od razu miałem czarny ekran na koniec, nie? Ale ja widziałem. A nagrałeś to? Tak. No spoko, ale mi się wydaje, że taki tego typu atak jest skuteczny bardzo. Nawet jeżeli poświęcamy się, tak. Będziemy zawsze pamiętać o twoim poświęceniu. Ale mi się podobało, kurde, chcę jeszcze pograć coś. Innego dnia się zgadamy, nie pogramy. Bo Kamil się opierdela, misji nie robi.